Cześć, witajcie. Z tej strony Mateusz. Dzisiaj inwestycja rabatki z innej perspektywy, od której mało osób wie, jak to wygląda. W tej chwili znajdujemy się pod osiedlem. Stoimy w parku nad kanałem. I tak jak widać, prowadzimy prace związane z realizacją stanu surowego osiedla. W dwóch częściach murujemy już ostatnią kondygnację mieszkalną. A teraz pokażę wam . Znajdujemy się dosłownie minutę od wejścia do jednej z klatek. I taki widok, takie tereny rekreacyjne będą mieli nasi przyszli klienci, mieszkańcy osiedla. Wspaniałe tereny do spacerowania, jazdy na rowerze, biegania. No, usiąść, odpocząć. No, tutaj właśnie realizowana inwestycja. Praktycznie w samym parku nad kanałem. Z tego miejsca mamy około 200 metrów do ulicy Nakielskiej. Przechodzimy przez kanał i jesteśmy już na ulicy. Za chwilę zaprowadzę was, tak jak już wspominałem, na ostatnią kondygnację mieszkalną, gdzie realizujemy mury. I będziemy kontynuować prace związane z stanem surowym, a także już rozpoczniemy montaż stolarki okiennej czy elewację w przyszłym miesiącu. Zapraszam na górę. Tak jak mówiłem, znajdujemy się na ostatniej kondygnacji mieszkalnej budynku B, gdzie prowadzimy prace murarskie. Wznosimy ściany. Przygotowani jesteśmy do zalewania też ostatniego stropu na drugiej części budynku B. W tle widzimy panoramę na Bydgoszcz. Tutaj mamy budynek A, gdzie też jesteśmy przygotowani do murowania ostatniej kondygnacji mieszkalnej. Strop typu filigran, przygotowany do zazbrojenia. W środku wykonujemy już ścianki działowe. Murujemy komórki lokatorskie, indywidualne jednostanowiskowe garaże oraz rozpoczynamy murowanie mieszkań. We wrześniu, w drugiej części, chcielibyśmy rozpocząć prace związane z montażem stolarki okiennej.
oraz pierwsze elementy ocieplenia budynku. Taki widok tutaj jest na kanał. Dzisiaj piękna słoneczna pogoda, także widoki też bardzo ładne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.